Gramy z kłodami czy bez? Nie, lepiej z, bo to wszystko będziemy wiedzieć i tak dalej. Znowu będą wiedzieć, ile mamy kasy i tak dalej. Dobra. Siemeneczko, z tej strony Thompson i witam was w kolejnym odcinku. Gdzie jestem razem z Krecik z Oswald. Dzisiaj będziemy talerzowe to rozsiać, więc ja szybko biegnę do case'a. Czekaj. Dalej ogień jest, prawda? Jeszcze dzisiaj nie pada, Poza odcinkiem spóźniliśmy się pod to pole, żeby nas nie przygodać, że o ten forsznik był naprawdę mieli ten słoneczny, gdzie masakra. Za ten czas prosto mi się podali. No, a i teraz mam na przyczepie ponad 100 tysięcy, no to sobie trochę zarobimy. No, tak, Robert to jest plan B, w sensie plan A, ale lepszy byłby plan B, taki, gdyby firma poprosiła nas o to, żebyśmy jakby zrobili test i jakby pokazali, jakie to jest dobre, jakie to jest fajne i tak dalej, nie? No, jak najwięcej komentarzy, jak najwięcej subskrypcji, jak najwięcej łapek w górę. Oglądajcie do końca. No. No. Bo wy kurwa cię głównie na to poszkodzi. Chory jesteś? Dobra, jak myślisz, ile zarobimy? Ja obstawiam 120 tysięcy. Ja 120. O kurde! 138 tysięcy. Tak! A to było pół przyczepy. Nie była pełna przyczepa. No. Ale fajnie jest, jak się gra dłużej. Na pewno, bo wtedy nie trzeba korzystać z tych hudów tak mocno. Bo pamięta się na pamięć mapę i ten... To najgorsze jest to, że po prostu w pamiątkę nie da się zbyt grać bez hudów. Bo nie wiesz, ile idziesz na godzinę, nie wiesz, ile masz paliwa, nie wiesz, ile masz pieniędzy, która jest godzina, ani nie wiesz ten... ile masz na przykład w zbiorniku albo na przyczepie. Bo mapa to jest tylko dla tych, którzy jakby dopiero zaczynają grać. Wiesz na co wpadę, że jak jedziesz traktorem, co nie? I masz mapę, tą małą mapę, to wygląda jakbyś to trzymał ręką. Jak masz liczę mapę, to wszystko też tutaj wygląda. Ja lubię małą mapę. Że w Formigo 22 jest albo ta kwadratowa, albo ta okrągła, która się obraca, tak jak ty jedziesz, no albo za pytanie. Ja wiem tylko, że case ma już prawie 11 godzin. Właśnie nie, zapomniałem.
właśnie po tym odcinku. To wiesz co, żeby opłacić to pole, to ja sprzedam jeszcze swoje, bo jest w dobrej cenie. Tak? Prawie 14 tysięcy za tonę. Oby. 400 litrów zostanie ten w silosie. No to mnie się nie opłaca w ogóle wyciepać do tego przyczepu. Tym bardziej jechać dwa razy. O, ale kurde! Teraz tu zarobimy jeszcze więcej. Trzy razy więcej jak chyba niż za to, niż za te słoneczki. Dobra, dwa i pół razy więcej. Ej, to czekaj, tam spłacę od razu ten kredyt za pole. No. Kurde, na ulicy kukurydza rośnie. Na zdrowie, stary krowie. Ej, masz ten? Masz włączone lusterka, że jakby się ten, że widzisz ten z tyłu? Czy umiesz jakby patrzeć przez lusterka? Ja tak. Nie, po prostu musisz ustawienia sobie na maksy dać. Ale to jest to w opcję jak ten, jak jesteś jeszcze, wiesz, jakby w lobby. Ej, wiesz, to ja teraz u Chrisa zatankuję, co? Bo jest obok. Nie, zatankowałem do pełna i nie umiem tego zatankować, żeby do pełna. A co, już całe te? Tutaj używałeś? A i zobacz, na pewno masz na burakach ustawione. Dobra. Odstawianie. Oj, trochę za dużo moje zdanie. 290 tysięcy. Czekaj, bo... Co? Joj. Ale chyba teraz ja będę mieć bardziej rację. Ale nie wiem, zobacz. Ja mówię 290, a ty 370. Czy drugi raz będę bliżej, to się okaże. No, ja pewnie się nie obrazi, ale wolę przegrać te zakupy. Ej, 100 tysięcy, o 100 tysięcy mniej. Kurde, ale blisko. Ja bym wolał, żebyś ty był bliżej. Ej, mam już kredyt spłacony. Ej, my jesteśmy tak bogaci teraz. Dokładnie. Nie mylisz się. Co ten widz tam napisał? Żeby było na ustawieniach tak jak chcemy mieć, bo tak jest najlepiej, to 1,130 tysięcy. 1,130 tysięcy, no to jeszcze 1,000,000 tylko. Ej, na burakach możemy zarobić w sumie 1,000,000 aż. To jest możliwe. No, bo na ziemniakach, na takiej elektryce wygraliśmy tak
nagrywania. Na ziemniaka nagrałem ten, zarobię sobie mega dużo. A buraki, a ziemniaki to sprawia to samo. No ale mieliśmy więcej pola. Ale tam były większe ceny. Tam były większe ceny. Nie, lepiej niż strzelać. Tak jak wiecie, tak wiecie. Oby. A co, brakuje ci? No, ja coś jeszcze 20, a jeszcze 20. O, to zazwyczaj, czekaj, na farmie sprawdzę, ale w sklepie powinno być. Ja nie wiem, żeby nie kupić takiego mega małego ciągnika, takiego powiedzmy, nie wiem, 30 albo 60, co... Nie, która przecież będzie mieć raz ciągnik i nie falam go. Dobra. Tak, dawać, bo później się nie opłaca trzymać na tym Holanda, bo on niczego nie będzie jeździł, a on i tak. Od czego? Tylko i wyłącznie od karmienia zwierząt, czy na nic nie będzie można robić. Nie, co ty? Tak, nawozić może. Może talerzować, może siać, może kosić, może wszystko. No dobra, wszystko. Na razie. Tak, siewni do kukurydzy. Większy planuję. Talerzowa większa. Kosiarka. No większa, bo mamy większe pole. A zgrabiarka też większa, a tak to chyba bym zostawił. No co, jest mama kosiarka, nie? No bez kitu, ta największa, nie? No. To łącznie ten. To łącznie potrzebuje 230 koni łącznie. No to New Holland nie da rady. New Holland nie da rady, ale Case da rady. No tak, ale będzie wolniej jechał. Nie będzie aż tak wydajny przez to, nie? Bo będzie wolniej jechał. Ale wiesz co? Skoro on nie będzie mieć skóra, to ja nie wiem, czy ja bym nie strzelał tego chłopaka. No, ja bym kupił jakiegoś starego traktora, do niczego się nie nadaje. Nie wiem, za 3000 zł. Żeby on tylko wsypywał przyczepę, nie? Żeby pszenicę sypać. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, no co ty, żeby pszenicę sypać do kurnika. No mówię, do niczego się nie nadaje, no to jak on ma jeździć z pełną przyczepą, nie? No, no to New Holland taki będzie. Masz pusto, czy już wszystko zasiałeś? Mam pusto. Ale dużo ci jeszcze ten został. Dobra, to uzupełnij sobie na wóz do pełna, a ja sprawdzę, czy w sklepie jest. Nie. W sklepie nie ma. Ale masz na wóz pełny? A, za dużo kupiłem tego. Dobra, będzie na zapas. Nic się nie zmarnuje. Mm.
na tej fali nic nie mamy. Ja nie wiem, czy by w przyszłości nie kupić tę lepszą przyczepę samozbierającą. Jak ci się zbierało trawę? Spoko czy... Nie, lepiej na silos. Jak już kupiliśmy silos... Gdybyśmy nie mieli silosu, to jeszcze bym się zastanawiał, ale tak to nie. To nie ma co. Co? Przyczepa samozbierająca, okej. Nie, ona się nie opłaca. Bo tam... ona ma tylko... Rapidę 8400 W. No to, ale ona się nie opłaca. Czemu? Bergman ma tylko 1000 mniej, ale jest spożywa się. Jaki Bergman? Krone czy jaki? Nie. Jest tam mała przyczepa, którą my mamy, potem jest ten Bergman i potem jest ten Rapid. No to tu jest, ej, tu jest różnica 30 tysięcy litrów. Co? Tak. Tu jest 35 tysięcy litrów, a w tej dużej jest 36,5 tysiąca. Rapide ma 35 tysięcy, a Bergman ma 34 tysiące. Z tych litrów tylko. Ja mówię, żeby kupić Rapide 8400W. Słuchaj. Dobra, to się lepiej sianie zajmą. No. Ale to w sumie, jak wywalisz wiele na przyczepę samozbierającą, dwa razy do pola robimy 27 tysięcy. Kolejny zakup ja bym zrobił. Dzisiaj? Tak. Przyczepa nie jest potrzebna. Już mamy dwie duże. Tak. Bo muszę odłączyć obciążnik z Case'a. Ej, w ogóle nieźle. Ej, nieźle się stało, co nie? Ooo. Dobra, kto jedzie? Dobra, ty jedź. Czemu? A możesz? Dobra, sprzedam. O! 42 tysiące. To ej! 140 tysięcy kredytu tylko mamy. Mało. Ja cię, jak ja dziwnie zawisłem tutaj. Rapapara. Jak to parę. No, a ja nie chcę robić kolejny kredyt. No właśnie to samo mówię. Teoretycznie.
jakiś najmniejszy polski rolnik, najmniejszy polski rolnik by nawet nie miał takiego kombajnu. No. Każdego stać, myślę, że następny. O, szlak. Ojojoj. No i mamy pierwszy problem. Co się stało? Co się stało? Nie, domyśl się, domyśl się. Ale powiem, że byłeś blisko. Nie. Nie. Dobra, mogę ja powiedzieć? Ten case nie ma przodowałka. No. Nie wiem, co zrobić w sumie teraz. Wiem o tym. Sprawdź, ten, czy nie pan ma przedni bałek. Tej. To musimy zrobić zamianę. Zamianę ciągników. To odszczep. Dobra, weź to case'a. Umiesz to podczepić? Q, przytrzymać Z i B. A, no faktycznie. Ale to jest parkour. O, między drzewami. O, o. Właśnie, bo on ma więcej koni, to od razu powinniśmy tak robić sobie. Oni... Ej, my jesteśmy głupkami, nie? Bo Kejs by szybciej jechał na polu, co nie? A New Holland by szybciej jechał z przyczepami. Byśmy tak od razu nie zrobili. Byliśmy, nie jesteśmy głupi. Mały błąd, czy ile? Jest! Skosi New Holland! Nie, na razie brzegi robię. Jak nie więcej. Dzisiaj zarobiliśmy chyba 400 tysięcy. A, no tak. Ale w tym odcinku, sprzedaliśmy to. Nieźle. Dobra, no to widzowie. Na tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na mojego TikToka, rolnicy z Rolnika, wpadnijcie na kanał od Krecika.
Dokładnie, duża aktywność, dużo lajków, dużo subskrypcji, żebyśmy kompa dostali. No i narka!